Cześć, witam w kolejnym filmie dotyczącym ciekawostek matematycznych. Dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie naprawdę bardzo, ale to bardzo poważną rzecz. Weźmiemy sobie święty gral matematyki, zakazany owoc. Wyjaśnimy sobie, dlaczego nie wolno dzielić przez zero. W ogóle, żeby tak przejść do tego tematu, dlaczego nie wolno dzielić przez zero, wyjaśnimy sobie, czym jest dzielenie. No, może to się wydawać jako rzecz coś oczywistego ale no, nie zawsze i nie dla każdego. Najpierw sobie zdefiniujemy, czym jest dzielenie. No bo zwróćcie uwagę, mamy jakąś liczbę 3 razy 5. Co to oznacza? To oznacza no, 3 razy 5, czyli mamy 3 piątki, czyli 5 plus 5 plus 5 równa się 15. Analogiczna sytuacja jest taka, że 5 razy 3 to jest oczywiście 5 trójek, czyli 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, plus 3 czyli 15. I zauważmy sobie ciekawą rzecz. Weźmy sobie 15 podzielimy przez 5. 15 przez 5 to jest 3. Czyli moglibyśmy sobie to zinterpretować w ten sposób, ile musimy odjąć piątek, żeby dostać 0? No bo musimy, tutaj mamy 3 piątki. 15 przez 5 to jest 3, czyli odejmujemy raz, 2, 3, trzy piątki, żeby dostać 0. Takie samo rozumowanie możemy przeprowadzić dla każdej możliwej liczby. Czyli 15 podzielić przez 5 to jest 3, 16 podzielić przez 2 to jest 8, odejmujemy sobie 8 dwójek, 8 i dostajemy 0. Co się w takim układzie wydarzy, jeżeli nasze 16 Podzielimy przez 0. Ile to będzie? Czyli według tego rozumowania, ile potrzebujemy zer odjąć od 16, żeby dostać 0. Czyli ile tych zer będziemy potrzebowali? Będziemy potrzebowali ich nieskończoność. A jeżeli jesteśmy już na studiach bądź w szkole średniej, to wiemy, że nieskończoność definiujemy takim oto symbolem. Wiemy, ile to jest 16 przez 0? No nie, bo to jest ciężko to określić w żaden sposób. Nie wiadomo, ile musielibyśmy 0 odjąć od 16, żeby dostać nasz wynik. Ale pójdźmy z naszym rozumowaniem troszeczkę dalej. Mam jakąś liczbę 64. 64 przez 2 to jest 32. 64 przez 4, no to jest 16. 64 przez 8 to jest 8. 64 przez 16 to jest 4. Dobra, nie można dzielić przez 0, ale to spróbujmy sobie podzielić przez jakąś liczbę bardzo bliską 0. No to będziemy rozpatrywali przypadek 1 dzielony przez 1 dziesiątą, no to jest 10. 1 dzielone przez 1 setną to jest 100. Aha. Jeden dzielone przez jedną tysięczną to jest tysiąc. Jaki z tego wniosek? Że 1 dzielone przez 0 będzie nam się równało co? Będzie coraz mniejsza liczba, coraz bardziej będziemy się przybliczać do zera, tym będzie ona coraz większa. Czyli ona będzie nam dążyła do nieskończoności. Ale teraz pytanie. Czy aby na pewno to jest nieskończoność? No nie, no bo to nam każe po prostu dodatnie robić. No, możemy sobie z lewej strony dzielić. I co wtedy będzie? Będzie wtedy minus 10, minus 100, minus 1000. Czyli to już będzie nie nieskończoność, tylko minus nieskończoność. Czyli jednym słowem dzieląc przez 0 nawet nie jesteśmy w stanie określić, czy liczba jest dodatnia albo ujemna. Bo ona jest albo nieskończenie wielka, albo nieskończenie mała. Ale kto nam broni powtórzyć tego rozumowania dla liczby jakiejś innej niż 1? No bo zobaczcie sobie. 2 dzielone przez 1 dziesiątą to jest? 20. 2 dzielone przez jedną setną to jest 200. 2 dzielone przez 1 tysięczną to jest 2000. Czyli znowu 2 dzielone przez 0 to jest nasza nieskończoność. A przed chwilą co żeśmy udowodnili. Udowodniliśmy sobie, że 1 przez 0 to jest nieskończoność. No to. 2 przez 0 to jest nieskończoność, 1 przez 0 to jest nieskończoność, wychodzi to samo. Czyli korzystając z zasad matematyki, które znamy, skoro to jest to samo co to, to możemy zapisać, że 2 przez 0 równa się 1 przez 0. Aha, pozbędziemy się mianowników, czyli pomnożymy obu stronie przez 0, wychodzi nam, że 2 równa się 1. Czy ma to jakikolwiek sens? No żaden. Czyli jak widzicie, dzielenie przez 0 całkowicie wywraca nam wszystkie zasady, które żeśmy w matematyce przyjęli. I teraz pytanie, czy tylko i wyłącznie dlatego, że dla jednej liczby nam nie wychodzi... Możemy odrzucić całą matematykę, którą do tej pory wymyśliliśmy? No właśnie nie. Po prostu lepiej założyć, że nie wolno dzielić przez zero. Ponieważ dzielenie przez zero jest niezdefiniowane. Nie można jednoznacznie określić przy dzieleniu przez zero, jaki mamy wynik. Dlatego dzielenie przez zero jest niezdefiniowane. Mam nadzieję, że już wyjaśniłem wam, dlaczego nie wolno dzielić przez zero, i już nigdy więcej nie będziecie sobie zadawać tego pytania. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli jesteście zainteresowani kolejnymi ciekawostkami matematycznymi, to będą one się regularnie pojawiały na tym kanale. Dlatego zapraszam do subskrypcji oraz zostawienia miłego komentarza. A póki co, żegnam się z wami, do zobaczenia i cześć!